Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika i dziś chcieliśmy Was zaprosić na nasz ostatni odcinek ze Szkocji, ale zanim to nastąpi, to chcieliśmy zrobić taki szybki update. Dokładnie. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim naszym widzom, którzy towarzyszyli nam w tej podróży. Dzięki wielkie. I nie opuścili nas, mimo że nie budujemy już vana, aczkolwiek jeszcze pewne rzeczy będziemy poprawiać, także tak. Tych, którzy są zainteresowani budową, też serdecznie zapraszamy. Chcieliśmy Was też przeprosić za różne problemy związane z filmami techniczne, głównie z dźwiękiem, ale to jest nasza pierwsza podróż, także prosimy o wyrozumiałość. Dokładnie. No i będzie coraz lepiej. Dokładnie, staramy się poprawić jakość, pracujemy nad tym, uczymy się ciągle, także dokładnie. Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za wszystkie problemy techniczne. Będzie ich może już teraz mniej. No i chcieliśmy przywitać nowych widzów, których przybyło nam w tym tygodniu bardzo dużo. Jesteśmy w szoku, a stało się to za sprawą Kasi i Łukasza z kanału Podróżowanie. Tak, dziękujemy Kasi i Łukaszowi wielce, bardzo naprawdę. Za polecenie naszego kanału. Pomogliście nam w takim naszym trudnym momencie, no, bo nie był to dla nas taki moment łatwy, dużo pracy. No mieliśmy trochę takiego doła związanego z montowaniem filmu, z całym tym natłokiem pracy. Dokładnie, i takim trochę taki miły gest, spadkiem naprawdę. Oglądalności też, ale dzięki Kasi i Łukaszowi wstąpiła w nas taka energia nowa, także bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. No i że witamy serdecznie wszystkich widzów, którzy przyszli od nas z kanału Podróżowanie. Tak. Nie zawiedziemy Was. Wybieramy się w kolejną podróż. Nie będzie deszczu, mamy nadzieję. A to już zobaczycie w kolejnym odcinku w czwartek. A dzisiaj zapraszamy na nasz ostatni odcinek z NC500 Szkocja. Także trzymajcie się cieplutko i miłego oglądania. Hejka. Hej. Dzień dobry, kolejny piękny poranek. Tak, obudziliśmy się w takich cudownych okolicznościach. Szum strumienia nam towarzyszył całą noc. Fajnie. Jesteśmy nad rzeką Hammestal i zaraz stąd, za 2 mile, jest miasteczko o tej samej nazwie, gdzie teraz pojedziemy. Nawet fajnie wyglądało, może już jakieś sklepy są pootwierane. I zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy. W planach jest zamek, tak. Dan Robin. Mhm. I niestety już coraz bliżej końca naszej podróży. Inverness się zbliża. Tak, NC500 się kończy. No niestety, szkoda. Fajnie, ale jeszcze mamy cały dzień. Smutek przyjdzie później. Także lecimy. Postanowiliśmy zatrzymać się na chwilę tutaj w tej małej wioseczce, która się nazywa Helmsdale. Nad rzeką o tej samej nazwie. No i spaliśmy nad tą rzeką właśnie, nie wiem, ze 3 minuty za miastem w górę rzeki. Także jak będziecie jechali, to jest tu fajna miejscówka, którą widzieliście zresztą. A wioska została ta już nowsza, założona w 1814 roku i była założona w celu przesiedlenia osób z okolicznych ścieżek i dróg, żeby skupić ich w jednym miejscu. Było to tak zwane Highland Clearance, czyli oczyszczanie tutaj tego regionu Highland z mieszkańców gdzieś porozrzucanych po różnych ścieżkach, tak, drogach. I zbierali ich i umieszczali w takie skupiska, wioski tworzyli wtedy i tak to wyglądało. A wioska ma port, rzeka wpływa do Morza Północnego. Także idziemy, pochodzimy trochę po niej i będziemy jechali dalej. W 1868 roku na tej rzece miała miejsce gorączka złota. Napłynęło tu sporo ludzi w poszukiwaniu złota. Tak, bo ktoś znalazł i... Ktoś znalazł, wiadomość się rozeszła po okolicy. No i było tu takie lekkie boom. Nie wiem, ile tego złota zostało tu znalezione. Ale ciekawe jest to, że w końcu widzę na Highlandach jakiś motyw wikingów. Historia jest tu bardzo związana z wikingami, a dopiero pierwszy raz widzę łódź wikingów. Dosyć ciekawa postać. Sztuka współczesna, nie mam. Kurczę, te kwitnące na żółto wzgórza. Mm. Jak one się nazywają, zawsze sobie nam. Kolcolist. 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 No
ruszamy z Helmsdale w stronę zamku Dunrobin. Dunrobin zamek. Jakie dzisiaj z nas ranne ptaszki, jest 10:00, my już zaraz na trasę wjeżdżamy, NC500. No dobrze, słonko świeci, trzeba korzystać. Piękna budowla od samego początku. Pięknie jest. Rozpościera się tutaj w lesie nad brzegiem Morza Północnego. Naprawdę jest cudowna. Zamek ten, jaki widzicie, w tym właśnie kształcie i tak jak on się teraz prezentuje, został wybudowany między 1835 roku a 1850. Architektem tego zamku był Sir Charles Barry. I właśnie dzięki niemu możemy podziwiać tą budowlę. Ma 189 pokoi i jest największym zamkiem tutaj w północnych Highlandach. Zobaczymy, czy można kręcić w środku. Koleżanka mi powiedziała, że można, bo była tu wczoraj. Także zobaczymy, może się uda coś nakręcić. Najwcześniejsza część tego zamku została zbudowana już w 1275 roku. Tak, tak. Ale oczywiście to była tylko jakaś mniejsza część, a później oczywiście każdy zamek był rozbudowywany. Tak, no właścicielami tego zamku jest klan Sutherlandów, także on właśnie sobie tutaj przesiadywał. Idziemy zobaczyć, co jest w środku. No i jesteśmy w środku zamku. Słuchajcie, można tutaj nagrywać. Także uwieczcie dla was parę ujęć. Jeśli wchodzimy do środka. Szkoda mi tych zwierząt trochę. I trofea. Imponujący studio, prawda? No, no i praski elegancki. Pokój. Tutaj słuchajcie, mamy organy z 1904 roku, zbudowane w USA i kosztowały one bagatela 600 funtów plus jakiś futerał na nie kosztował 100 funtów, czyli 700 funtów razem, ale w tym czasie średni koszt domu to był 150 funtów, ekwiwalent około 4 domów. Masakra. Takie instrumenty. No, się bawili się. Pokój wypoczynkowy. Proszę bardzo, można sobie poleżeć, pograć, poczytać. Zbiór książek jest imponujący. Pokój śniadaniowy. Monika, zasiadaj do stołu. Naszykowałem do ciebie śniadanie. Widelce. Co? Patrz, jakie długie widelce. Ja lubię takie długie widelce. Ojej, to tak ci się przyda, naprawdę. No, to jest. Czy to bułeczki są? Może coś zjemy. No to zasiadam, proszę bardzo. Słuchajcie, z okna rozpościera się piękny widok na ogrody. Cudowny jest. A my na razie jesteśmy w zamku. Do ogrodu przejdziemy później.
To nie ty jesteś? Nie, to nie ja na tym zdjęciu, ale podobny. Taki podobny. Małe bibliotekę, słuchajcie. Wyobraźcie sobie to, jak dżentelmeni siedzą, grają w karty, w pokera. Pali się kominek. Niesamowity zbiór książek. Pokój jest oszałamiający. A tu jest pokój dla pani. Także tu pani sobie pijały popołudniową kawusię. Także kochanie, zapraszam. Podano do stołu. Ale te męskie pokoje mi się bardziej podobają. Materiał. No i tu mamy pierwszą sypialnię. Nie wiem, gdzieś tu spała? Może to jest wszystko ręcznie haftowane, te wzory. No. Taki ogrom. Taki ogrom lasu. Łazienka, lubię, że angielski styl nie odbiegł za bardzo od tych czasów. Nadal często są dwa krany i takie właśnie dziwne umywalki czasami. Tak, ale podoba mi się okno w dachu. Mhm. Okno tak daje dużo światła i ciepła. Tutaj między budynkami nowszej części zamku znajduje się najstarsza część tego zamku. Widać, że została znacznie rozbudowana. To bawialnia dla dzieci. O, najnowsza kolekcja wózków. O kurde, jakie fajne. Ale co to? No tamten jakiś stary, zobacz. Ojej. Oh my god. No i przy bawialni mamy również sypialnię dla dzieci, które podejrzewam w takim środowisku wychowywane były głównie przez nianie. Ale pięknie malowane meble. Tak. Zdobione. Cudny. Tutaj mamy pokój, gdzie książęta budowali swoją wiedzę. Bo to jest ich kolor, właśnie ta zielono-granatowa kratka. Tak. Bo każdy klan szkocki ma inny kolor kraty. Tak. Także tym się to odróżnia. Stąd się wzięła szkocka krata. Mhm. To jest maszyna do robienia kantów spodnich. Kochanie, już wiesz co, masz kupić, bo ja będę sobie dżinsy tak robił. W zamku została zamontowana winda. Fajnie. Najechała prosto na góry. Słuchajcie, bardzo dobrze zachowany zamek. Jest tutaj co oglądać, warto przyjechać. No, niesamowite rzeczy po prostu. Mi tylko najbardziej szkoda było tych wszystkich zwierząt, które zostały upolowane przez tych wszystkich książąt na przestrzeni tych, nie wiem, 200 lat. Po prostu i lwy, i... Lwy, tygrysy, jelenie, dużo głów i w ogóle skór zwierząt. No ale kiedyś tak ludzie żyli i się tym chełpili, bo pod każdym zwierzęciem zabitym jest informacja, kto go zabił, w którym roku, dokładna data. Tak. No i to było takie swego rodzaju trofeum. No ale cóż, takie były czasy. Teraz idziemy do pięknych ogrodów.
ten widok na morze. Cudny ogród. To co to jest, rabarbar? Nie. Zaraz będziemy podjadać. Ktoś może wie, co to jest za roślina? Nie jest to raczej rabarbar. No, ale ma liście po prostu tak olbrzymie, że Monika to byś tam się mogła położyć chyba na nim. No, pod takim jednym liściem, jak pod parasolem. Byliśmy właśnie w muzeum za nami. Znajduje się on zaraz przy ogrodach. Jest to część, którą też można zwiedzić. No nie nagrywaliśmy tam, no, bo nas to jakoś bardzo przytłoczyło. Przybiło mnie po prostu. Ta masa zabitych zwierząt, tych trofea pogłowi, z podróży, trofei. Lorda Sutherlanda. I Lorda Stafforda. Ten Lord Stafford to tam też. Tyle po prostu pozabijał tych zwierząt. Że... Słonie, żyrafy. Pogłowia takie, słuchajcie. No. Tygrysy, antylopy, zebry. Wszystko. Wszystko. No, masa zwierząt. Cały ten budynek, słuchajcie, jest obłożony na ścianach trofeami po głowie. Ogony, całe stopy, słoni, jakieś kły. Cmentarzysko. Cmentarzysko, można powiedzieć. No. No ale tak się kiedyś ludzie bawili tego pokroju z takimi pieniędzmi. Podejrzewam, że teraz też może jest to samo, tylko tego nie widzimy. Ale też gdzieś na polowania, w dalekiej Afryce mają miejsca takie rzeczy, niestety. Strasznie. No ale cóż, tak. Idziemy do Słonecznego Ogrodu, teraz trochę się pocieszyć, trochę bo nas to przygnębiło. Tak. No i już się robi piękny widok. Idziemy jeszcze chwilkę nacieszyć oko tym cudownym widokiem. I będziemy się stąd powoli zbierali. Ogrody cudownie pochodzić tutaj, jeżeli jest ładna pogoda. A dzisiaj jest oczywiście ładna pogoda. Jak to w Szkocji? Jak to w Szkocji. Bywa. Codziennie ładna pogoda. Upalne lato. Także polecamy to miejsce na spacery. 100%, dokładnie. Tak, zamek śliczny. Dużo tam można zobaczyć ciekawej historii. Ogrody cudowne, no muzeum jak kto lubi, ale jest naprawdę fajnie. Tak. Powoli będziemy kończyć naszą trasę NC500 dzisiaj i będziemy zmierzali do Inverness, niestety. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. Zajechaliśmy tu po drodze do Tyle Pottery. No bo Monika nie mogła przecież. Minęliśmy to i musieliśmy się wrócić. Ale się musiał wrócić. Ale zobacz, jakie tam fajne talerzyki są. Patrz, jaka ceramika. No to przyjechaliśmy. No, idziemy zobaczyć teraz, tutaj jest produkowana właśnie ta ceramika. Idziemy tak, bo to jest cała farma w Ululeo. Budynki są, tam jest warsztat, ona tu jest i wypalana, i no i robiona. Super. Wszystko ręcznie malowane, zobaczcie. Piękne szyszki. Cudownie, no to masz swój raj. Tak jest wyrabiana tutaj ta porcelana. Wszystko.
No chyba masz tu raj. O Boże. Zobaczcie, ile tego jest. Ojejku. I zegarki. O nie. Ślicznie. Mi się to z tym jadą bardzo podobało. Krawy też są fajne, są kuchy. Chybaczek sobie wezmę. Super tu jest. Zadowolona. Mamy dwa kubeczki. Paweł podebrał mi wielenie. Wcale nie podebrałem. Ona już ma jeden. No ale ja sobie wzięłam delfinki. Są zapakowane, więc już nie będę rozwijać, ale tam super. Ten pan wszystko maluje ręcznie. Jeszcze zatrudnia trzy osoby. Tak, tak. Ma takie tam różne formy też do tego. Wiadomo, że nie wszystko też... No tym kole takim robi. Tak, wyrabia ręcznie, ale... Ale wszystko jest ręcznie malowane, wszystko tak, jest wypalane. Wszystko jest ręcznie malowane. Jestem w szoku, bo tam było tyle wzorów. Tak, masakra, no. Fajnie. A jakbyście chcieli zajechać, to jest to miejsce. The Time Pottery. Made in Scotland. Made in Scotland. No. Dobra, lecimy. No i zbliżamy się do Inverness. Przejeżdżamy przez ten sam most, przez który przejeżdżaliśmy Szmodnomi. Tam właśnie zaczęliśmy naszą trasę, którą zaraz skończymy. Słuchajcie, dotarliśmy do Inverness. Zrobiliśmy NC500. Tak, jesteśmy w tym miejscu, w którym zaczynaliśmy. Udało się nam bez żadnych kłopotów, bez żadnych przygód z ciapkiem. I bez deszczu, słuchajcie. I bez deszczu, słuchajcie, ani razu nie padało, odkąd byliśmy na NC500. No dlatego zasłużyliśmy na medal. Super podróżnika NC500. I na medal szkocki. Jesteśmy już odznaczeni. Droga NC500 zaliczona. Yeah. Cudowne uczucie, słuchajcie. Cieszymy się, że już wracamy do domku. Ale będziemy tęsknić za każdym naszym miejscem, gdzie spaliśmy. Za każdą przygodą, za każdą chwilą, którą przeżyliśmy. Super było po prostu. Polecamy wszystkim. I jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Przed nami jeszcze jakieś... Nawet nie chce mi się myśleć, ile mil do domu, ale... Ale no mamy jeszcze dwa dni. Mamy dwa dni, tak. Tak, żeby spokojnie dojechać. Także... Gratuluję, kochanie. Zrobiliśmy to. To w drogę. To w drogę. No i proszę bardzo, nie padało przez całe NC500. Wyjechaliśmy 10 minut za Inverness i pada deszcz. Masakra. Nasze prośby zostały wysłuchane przez wróżki na Fairy Green, na Isle of Skye. Jeżeli kiedykolwiek ktoś zrobił NC500 i nie padało, dajcie znać w komentarzach, albo jak znacie kogoś. Albo jak w ogóle zrobiliście i padało, to też dajcie znać, że padało, no bo nam się udało. Całą podróż ani kropli deszczu. Nie mówię o Isle of Skye, no bo tam padało dwa dni, ale chodzi mi o tylko o NC500.